Dzisiaj to jest dnia 2 września 1968 roku. Uczniowie usłyszeli pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym, a na ulicy generała Józefa Hauke-Bosaka pierwszy dzwonek w nowej szkole. Tłumy starały się o to, aby podjąć naukę w elektromontażu. Najnowocześniejsza szkoła w Kielcach od tej pory będzie kształcić przyszłość naszego społeczeństwa. To już 50 lat, jak nasza szkoła stoi i służy uczniom. Na początku był to elektromontaż, teraz jest to zespół szkół informatycznych imienia generała Józefa Hauke-Bosaka. Na przestrzeni lat zmieniali się uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy, ale atmosfera pozostawała ta sama, tak samo rodzinna. Dzisiaj za moimi plecami ustawiają się uczniowie do zdjęcia upamiętniającego tą rocznicę 50-lecia szkoły.